Witam, dzień dobry, kłaniam się bardzo, bardzo nisko. Kamil Cebulski z tej strony, jesteśmy tutaj z Maćkiem i trochę tak wspominamy stare, dobre czasy, jak to byliśmy młodzi, przystojni, bez siwych włosów. Cześć Maćku. Cześć, Kamil, kopę lat. No, kopę lat, już chyba z 15 lat temu się poznaliśmy i gdzieś tam się mijamy, coś tam widzimy, nasze biznesy rosną. No, my zostaliśmy uczelnią, nawet nam minister kilka dni temu taki mądry papierek wystawił, na którego staraliśmy się 4 lata, a teraz ciebie włączam na YouTubie i się rozbijasz w jakichś Bentleyach i tak dalej. No, życie się z takimi dziwnymi uliczkami, nie? Toczy. Jeszcze się nie rozbijam, mam nadzieję, że to się nie stanie, ale grunt, że do przodu tak naprawdę. To jest fajne w ogóle obserwować też te inne osoby, które w sumie mogłem też poznać dzięki tobie na tych konferencjach, myśleć jak milionerzy przed laty. Do mnie się w ogóle do dziś ludzie odzywają stamtąd, którzy mówią, kurczę, widziałem cię tam, nie wiem, w 2007 w Opolu, jak występowałeś i teraz dopiero skojarzyłem fakty, więc to jest fajne, że bardzo często te historie są jednak historiami sukcesu i że ta edukacja to nie jest jakiś taki coachingowy farmazon, tylko to jest konkret, który rzeczywiście widać, że to działa, że ludzie, którzy się edukują, mają później rezultaty. Ale też może z drugiej strony ludzie też lubią obserwować te kariery po tej drugiej stronie, bo często jest tak, że zdarza się jakiś ktoś, robi karierę, mądruje się na internecie, a potem 2 lata później o nim ani widu, ani słychu, nie wiadomo co robi i tak dalej, nie? A my tak jak takie dinozaury sobie powolutku, systematycznie istniejemy, szału nie robimy, ale też tak jakoś... Źle nam się nie powodzi, nie? Dobra, Maćku, to co? Żeby tradycji stało się zadość tutaj u nas, więc opowiadaj, jak to Maciek z dzieciaka, który chciał zostać strażakiem, czy policjantem, czy kimkolwiek, gdzieś tam postanowił biznes otworzyć. Okej, no to tak, to z jednej strony wypadałoby powiedzieć coś takiego bardziej motywacyjnego, że nie miałem tego i że któregoś dnia nagle przyszedł ktoś i powiedział, że jednak dasz radę. Ale jednak zadziwiająco często w tych historiach przedsiębiorców jest widać ten jakby wzór od samego początku prawie, że od tego Ingwara Kamprada, który jakieś tam jabłka sprzedawał w wieku 5 lat, zanim założył IKEA i tak dalej. U mnie też to było. Ja pamiętam taki patent nawet, jak miałem lat chyba 7, że byłem na mszy o godzinie 17, a byłem to wyjątkowo, bo zawsze byłem o innych godzinach i jakiś starszy pan powiedział, kurczę, przy wyjściu, chłopczyku, ty się tak fajnie modliłeś, i tu nie będzie żadnej smutnej historii teraz, także Sekielski nic z tego nie wytnie. Tak się fajnie modliłeś, podobało mi się to, że młodzież ma taką postawę, masz tu 10 zł w nagrodę, kup sobie coś. No i ja od tego momentu co niedzielę byłem na mszy o 17. Bo po prostu przeliczyłem to sobie, że to się musi opłacać. Więc już abstrahując od takich dziwnych przypadków, to jednak zawsze gdzieś to było. I taka chciwość, którą trzeba było później utemperować oczywiście, żeby to nie zawodnęło człowiekiem, bo to jest zawsze gdzieś tam ryzykowne, ale jednak taka chęć, no nie wiem, no ale przedsiębiorcy to często mają, że są takimi rebelami, że im to nie pasuje, jak ludzie żyją, mi to też nie pasowało, zawsze widziałem, że wszyscy po prostu, to są ci legendarni wszyscy, że oni wszyscy robią to samo, żyją tak samo, irytowało mnie to, ale jeszcze nie wiedziałem, co z tym można zrobić, więc w każdej pracy na etacie, których miałem chyba z 10, zawsze miałem problemy bardzo szybko, czasem już w trzeci dzień chcieli mnie wyrzucać, bo komuś podpadłem, bo kogoś nie posłuchałem, bo coś tam po prostu chciałem po swojemu i w szkole było to samo, może w pierwszej, drugiej klasie jeszcze nie, ale później też miałem jakieś swoje wizje i to wiadomo, że w tym systemie się nie sprawdza. No to na zbiro by przeszło, ale w takiej klasycznej edukacji no to indywidualizm to nie bardzo. Także to na pewno było to i chciałem mieć pieniądze, bo widziałem, że ludzie, którzy mają pieniądze, mają po prostu fajne życie. Jakoś tam ominął mnie chyba ten schemat, że pieniądze są złe, że niszczą i tak dalej. Ja tego nie widziałem w realnym świecie, żeby to tak było. Znałem dużo ludzi, którzy nie mieli pieniędzy i byli z gruntu z złymi ludźmi. Znałem dobrych ludzi z kasą. Może to było tak akurat odwrotnie, że najpierw trzeba być dobrym człowiekiem, a pieniądze się gdzieś tam później pojawiają, nie? Nie wiem, bo z kolei znam też ludzi, którzy, no nie nazwałbym ich jakoś wybitnie dobrymi ludźmi, a kasa im się zgadza. Zresztą no, jak patrzę po Facebooku, co tam się dzieje czasem, jak tam się ludzie lansują nie do końca
samochodami, które są ich, nie do końca, znaczy ja tu jestem śmiesznym przykładem, bo ja jeżdżę Bentleyem mojego wspólnika, ale ja o tym mówię, a nie, że wypożyczam 15 różnych samochodów i naklejam swoje rejestracje, żeby było. Natomiast dzieją się rzeczy niesamowite, a są niektórzy z tych ludzi, którzy mają kasę, więc to różnie to bywa. Zresztą no, duże korporacje też nie wszystkie mi odpowiadają i też tam ktoś kasę ma. Także może tu nie będę w teorie spiskowe o kilku rodzinach wchodzić rządzących światem, ale jednak Dobra. Nie wiem, czy jest to aż tak proste. Myślę, że w zasadzie nawet dobrą wiadomością jest to, że jak ktoś jest zły, to i tak może odnieść sukces, więc nie trzeba być dobrym po to, żeby odnieść sukces, tylko nie, z innych albo powodów. Albo inaczej, jeżeli jesteś na tyle dobrym w stosunku do ludzi, to ludzie ci dają dużo pieniędzy, masz zyski. Ponieważ masz dużo zyski, to możesz dużo konsumować i ta konsumpcja może być taka trochę gorsza, nie? Tak, to jest też zawsze niebezpieczeństwo. Ja robię wywiady, wiadomo, z ludźmi sukcesów w Bentleyu i tam często pada to pytanie właśnie, czy nie odbiła palma? I chyba każdy jeden gość powiedział, że w którymś momencie tak i że trzeba było to jakoś sobie przepracować i dopiero później dojść do jakiegoś konsensusu z samym sobą. Więc to jest raczej standard. Nie wiem, czy da się to pominąć. Może się da się nauczyć na cudzych błędach. Ja nie wiem, ja tak nie zrobiłem. Ja zrobiłem też swoje. Też się udało mi dość skutecznie pozadłużać w pewnym etapie. I chyba jest to normalna procedura, byle się w miarę szybko otrząsnąć z tego. Dokładnie, ale wiesz co, powiedziałeś coś fajnego tak na samym początku, że nie jesteś z tych ludzi, którzy gdzieś tam, wiesz, ciągle narzekają, nic im nie wychodzi i nagle ten jeden dzień sprawił, że gdzieś tam olśniło cię i założyłeś firmę, a mam wrażenie, że właśnie w tej części przedsiębiorców, tych motywacyjnych i tak dalej, to właśnie próbują, że tak powiem, naświetlić taki scenariusz, że też byłem do niczego, też mi się nie udawało, też byłem w długach i tak dalej, i jak zużyłem tej jednej magicznej receptury, prawda, którą tutaj ci opisuję, moje życie się zmieniło, tak, ponieważ wtedy targetują swoje produkty właśnie do tej grupy ludzi, która ani do niczego nie doszła, jest w długach, ma problemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak trochę nie działają. Dobra, zostawmy to. Czyli co? Jest Maciek, poszedł na studiach mu nic nie wychodziło. Coś mi tam wychodziło, bo wyniosłem ze studiów swoją żonę, więc nie powiem, żeby studia mi nic nie dały. I też fajne z perspektywy czasu, jak to Steve Jobs łączył kropki do tyłu, to ja też połączyłem, że na studiach mieliśmy przypadek, bo to były studia psychologiczne, dziewczyny, która została do nas przyjęta, bo ją wywalono z innego uniwersytetu za to, że miała schizofrenię. Nie wiedzieli, co z nią zrobić, więc ją wyrzucili, no bo trzeba problem wyeliminować. U nas ją przyjęli, no i nagle miałem taki insight, można powiedzieć, że kurczę, nagle jest kilkuset studentów psychologii, którzy się uczą. My już byliśmy na czwartym roku, więc ludzie, którzy powinni już dużo wiedzieć. Są profesorowie, doktorzy, habilitowani, może niektórzy nawet rehabilitowani i nikt nie wiedział, jak jej pomóc. W sensie, my byliśmy w stanie na przykład zdiagnozować, co to jest za rodzaj schizofrenii, jakie są objawy. Naprawdę tu bym dostał szóstkę z kolokwium wtedy. Już tego nie pamiętam, ale tak by było. Ale nikt nic nie potrafił zrobić. I jeden doktor podszedł do mnie i mówi, Maciek, może wezwałbyś karetkę? Bo jak wezwie karetkę uniwersytet, a oni uznają, że to jest nieuzasadnione, to wtedy będzie kara dla uniwersytetu. Jak ty wezwiesz jako zatroskany student, to jakoś to przejdzie. I to było tak słabe, że wtedy sobie pomyślałem, kurczę, no 4 lata i co ja tu robię tak naprawdę, że nic nie wiem. I dlatego jeszcze na studiach otworzyłem firmę szkoleniową. Pojeździłem po szkoleniach jak maniak za pożyczone pieniądze, żeby tylko się wyszkolić. Spałem na macie, pamiętam, za 10 zł, bo nie miałem pieniędzy, więc gdzieś tam ktoś miał jakieś centrum sztuk walki, to mnie na jakieś maty puścili. No ale to było jednak silniejsze, trzeba się było edukować. Doszło do tego, że pod koniec 5 roku, jak kończyliśmy studia, to moi znajomi ze studiów zadawali mi pytania o psychologię. I to było dziwne, w sensie ja studiowałem z nimi, ale przez to, że ja się uczyłem po godzinach, to oni już rok później zadawali mi pytania, a ja znałem odpowiedzi. Bo pewnie nie na wszystkie, no ale jednak ta dodatkowa edukacja w zasadzie była bardziej kluczowa niż to wszystko, co było na tych studiach. I to w zasadzie to było doświadczenie dobre, więc z perspektywy czasu to ja bym powiedział, że warto było pójść na studia. Pomijając poznanie mojej żony, to w zasadzie zauważenie tego, jak ten system działa, w sensie, że nie działa,
było dobrym kopem do tego, żeby ruszyć tyłek i szukać gdzieś indziej, żeby szukać dodatkowych źródeł. Mam nadzieję, że studia medyczne tak nie działają, bo strach by było się położyć na stół, ale no niestety wiem, że ekonomiczne tak działają, wiem, że prawnicze bardzo często tak działają i że ci ludzie później mają problem, żeby coś ogarnąć ze swoim życiem. Natomiast no, kto jest aktywny, to i tak będzie szukać rozwiązań i je znajdzie, bo to jest jakby wiadomo. Dobra, czyli co? Gdzieś tam cię ciągnęło do tej psychologii, poszedłeś na studia i gdzieś zacząłeś się uczyć, otworzyłeś firmę szkoleniową i co? NLP, te różne takie techniki psychologiczne, tego szkoliłeś wtedy? Najpierw było tak, że studia w ogóle, koncepcją studiów było, jest takie powiedzenie, że na psychologię idą tylko ludzie z problemami. I w zasadzie, patrząc na to, to coś w tym jest. W sensie tam było wszystko. To, co dzisiaj jest, to czego ludzie normalnie nie mówią, to tam to było na porządku dziennym. Czyli wiadomo, były pary homoseksualne, które się nie umiały zaakceptować. Większość z tych ludzi w zasadzie dziś mieszka w innych krajach w ogóle. Byli ludzie, którym coś się zdarzyło w dzieciństwie i ciągnie się to za nimi przez lata. Przeróżne przypadki. Ja zastanawiałem się, czemu ja tam poszedłem i doszedłem do wniosku, że to była chorobliwa nieśmiałość. Że nie umiałem gadać z ludźmi kompletnie, a jeszcze nie daj Boże, by byli płci przeciwnej, to już w ogóle. Natomiast co do zasady byłem strasznie introwertyczny, ale tak do przesady. Bo sam introwertyzm lubię i uważam za dobrą cechę, przydatną nieraz, ale jednak to była przesada. Wiedziałem, że sobie nie poradzę w życiu, jak taki będę. No chyba, żebym był, nie wiem, może programistą w piwnicy, ale nawet oni siedzą często jednak w jakichś boksach. W każdym razie to był powód. I później z tych kompleksów wynikały same dobre rzeczy, bo trafiłem na neurolingwistyczne programowanie i dzięki tej mojej naiwności, czyli temu, że tak bardzo potrzebowałem rozwiązań i nagle przyszło NLP i mówi, będziesz milionerem, będziesz osiągać same sukcesy, będziesz mieć wszystko i po prostu wszystko jest takie proste, jeszcze do tego wpłyniesz wszędzie na każdego. Tylko musisz być otwarty na ludzi i ciągle z ludźmi, a nie mieć charakteru piwniczaka. Dokładnie, więc stwierdziłem, że kurczę, muszę jechać na to szkolenie, nie było mnie oczywiście stać, więc poczekałem, aż ktoś zrobi jakąś pseudozniżkę, tam dotacja rzekomo unijna, której wcale nie było, no ale dobra, zrobił go szkolenie za 600, pojechałem, nauczyłem się i zauważyłem, że pomijając te rzeczy, bo potrzebowałem też trochę czasu, żeby zauważyć, że niektóre z tych technik się w ogóle nie trzymają kupy, bo wiadomo, jakie jest NLP, że zaskakuje czasem absurdalnością niektórych rzeczy, to jednak jest tam sporo rzeczy, które są, uważam, wręcz genialne. Czyli może ja nie stosuję jakichś tam rzeczy, że patrzę komu, nie wiem, oko się rusza w lewo, a w prawo, żeby ocenić, czy on kłamie, bo takie tam bzdety to mogą czasem zadziałać, a czasem nie, ale jest tam jednak dużo rzeczy, choćby planowanie celów, wyznaczanie takich rzeczy, które w zasadzie no, firma każda powinna mieć. Zwiększenie poczucia własnej wartości, te rzeczy mi na pewno pomagały. Jakieś tam takie bazowe, płytkie, typu jakieś tam kotwiczenie kogoś na jakąś emocję, jak go dotknę w kolanko, to z czasem olałem, natomiast takie rzeczy jak gdzieś tam wystąpienia publiczne na przykład, tam się to świetnie sprawdza i sprawdza się do dzisiaj i naprawdę były takie rzeczy, że jak pojechałem na jakieś szkolenie i z niego wróciłem, to wszyscy dosłownie się mnie pytali, co się stało ze mną. Więc ja widziałem te efekty, że one są po prostu, że one są i że oczywiście równie dobrze mogło to być placebo, że mi powiedzieli, że teraz będzie dobrze, ja to łyknąłem, natomiast było to placebo warte swojej ceny. Ale na przykład już na scenie widziałem, że to nie jest placebo, tylko konkretne umiejętności, gestykulacja, ton głosu i różne inne rzeczy, które po prostu działają. Więc to NLP to jest, ale to w zasadzie ze wszystkim tak jest, że część rzeczy można wziąć, część rzeczy należy odrzucić i we wszystkim trzeba mieć swój rozum tak naprawdę. Dokładnie. I co? I z tej firmy szkoleniowej trafiłeś do MLM-u, z tego co kojarzę i pamiętam. Tak, to się stało niby przypadkiem, choć ja tam przypadki nie wierzę. I to było takie twoje pierwsze więc większe w ogóle się śmiałem, że właśnie tak? Wtedy? Słucham? To było takie twoje pierwsze większe przedsięwzięcie już, jako taki większy biznes, no bo w tym MLM-ie no, osiągnąłeś całkiem dużo. Tak, i to ja się śmieję w ogóle z perspektywy czasu, że ja tak przyciągałem do siebie takie kontrowersyjne biznesy zawsze, takie, które mają słabą prasę, więc najpierw NLP, później jak robiłem szkolenia językowe wtedy, to było szkolenie typu nauczy się angielskiego w tydzień, już po bandzie, no i na koniec jeszcze MLM, więc zabawa na całego. Natomiast tak, to się stało niby przypadkiem, w sensie chciałem wypromować moją firmę szkoleniową, ona nawet nieźle szła, bo ona przy braku pracowników w zasadzie przynosiła tam te no nie wiem, z kilkanaście tysięcy miesięcznie zawsze tam przynosiła, więc to może to nie był taki biznes
wielki, nie wiadomo jaki, bardziej samozatrudnienie, no ale przyzwoite. Natomiast na pewno nie jest jakieś takie stabilne, żebym stwierdził, że to całe życie będzie super działało. Niemniej jednak byłem na jakimś wykładzie, na jakiejś uczelni, żeby po prostu tam dać wizytówki i tak dalej. Wykład poszedł mi słabo, bo w ogóle zacząłem od tego, że system edukacji jest do bani, bez sensu, tracicie tu czas. Takie ekstremalne od razu poglądy, a nie wiedziałem, że cały pierwszy rząd to są profesorowie tej uczelni. Nie zrobiłem researchu. Wtedy się nauczyłem, że trzeba najpierw zrobić analizę i dopiero działać. W każdym razie nie wyszło to. Trzy osoby, jedna osoba wzięła moją wizytówkę, od razu oddała, to w ogóle cios w twarz. Druga wzięła wizytówkę, nigdy się nie odezwała. Trzecia osoba wzięła wizytówkę, wydała 10 tysięcy na moje szkolenia w ciągu najbliższych kilku miesięcy i zaprosiła mnie kiedyś do biznesu, który jak się okazało był tym biznesem sukcesu. Więc to jest też czasem takie, jedni mówią, że to jest takie, nie wiem, no, tak z duchowej perspektywy, że jak się działa, to zawsze będą jakieś efekty i że trzeba wierzyć, że nie ma przypadków i tak dalej. Natomiast z czysto psychologicznej perspektywy, im więcej jest nas, bo jesteśmy wszędobylscy, jesteśmy tu, jesteśmy tam, tym więcej znamy ludzi i tym więcej mamy możliwości. Więc to tak czy siak działa. I ten MLM zadziałał. On też nie zadziałał od razu, bo sama koncepcja MLM-u była dla mnie przerażająca. W sensie, no pójdę do kogoś i będę teraz oferować na przykład kosmetyki. No absurd. Przecież ja w ogóle nie jestem przekonujący. Perswazja zero. Na kosmetykach się nie znam. Bez sensu. A z drugiej strony znowu ta naiwność moja, czyli oni mi mówią, że będę mieć Mercedesa, oni mi mówią, że będę bogaty, że będę mieć dochód pasywny. Kurczę, no ja tak chcę. Musisz wprowadzić sześć osób, które wprowadzi sześć osób i które wprowadzi sześć właśnie osób. Takie proste, nie? Tak, serwetki i co da na kiju i po prostu... No ale przyspieszając, miałeś tego Mercedesa. Tak, nawet dwa. I jak to się stało? Ja odkryłem, że w Polsce w tamtym etapie nikt nie stosuje marketingu internetowego do robienia MLM. W sensie wszyscy chodzą po tych spotkaniach, tam gadają, rysują te serwetki, a ja miałem cały czas zajawkę na internet, bo to mi lepiej ogólnie szło. Swoje szkolenia też wcześniej promowałem przez internet. W związku z czym zacząłem robić te prezentacje, uczyć się webinarów i okazało się wkrótce, że da się z tego zrobić dużo większą skuteczność i większą skalę. I doszło do tego, że potrafiłem gdzieś tam zapisać ze 140 osób na jeden wieczór, jak dobrze przygotowałem kampanię. I to było niesamowite i tego też zacząłem uczyć moich najbardziej aktywnych ludzi, że to tam jest biznes, że MLM nie musi być uderzaniem do wszystkich, bo żaden biznes świata nie jest do wszystkich. I to nie jest tak, że robię listę znajomych i każdego tu będę teraz atakować. To jest absurd. Ta koncepcja mi też nie pasowała. A w internecie, jak gadam na przykład o zarabianiu, ludzie kojarzą mnie z zarabianiem, to wiedzą, że ja mogę zaproponować zarabianie. I to jest moja grupa docelowa. Więc grupa docelowa to jest pierwszy krok, jak się robi biznes, a MLM-owcy tego nie wiedzą do dziś w większości przypadków. I dalej z uporem maniaka, że to będzie dla wszystkich. Więc tego się nauczyłem i to zaczęło działać z bardzo dużymi sukcesami. Fajnie się to wszystko rozwijało. Przez grupę przeszło ponad 20 tysięcy osób. Pracy było tyle, że ja nie wiem, tak naprawdę nie wiem, czy da się pracować więcej. Po prostu, to się nazywa pasywny dochód, Maćku. Tak, nawet chłopaki się śmiali na jednym szkoleniu, że biznes MLM jest fajny, bo możesz go robić wtedy, kiedy chcesz, pod warunkiem, że chcesz go robić zawsze. I to mniej więcej tak było. I dosłownie była historia, że o 5 rano wracałem z Lublina i o 6 wyruszałem do Gdańska z Katowic. Więc to nie było aż takie śmieszne, chociaż też było fajne, bo to ciągle było z ludźmi. No jeszcze jest problem w MLM-ie, co to są za ludzie. Czyli ci, którzy działają, to jest super, bo to jest fajna energia, działamy, ciśniemy, wszyscy mają wizję i wszyscy będą milionerami. To jest takie fajne nakręcanie. Natomiast mnóstwo ludzi w MLM-ie to są tak zwani, nie wiem, sympatycy sukcesu. Czyli oni by chcieli, oni bardzo chcą być bogaci, no ale nie ma komu robić. I to jest wysysające energię strasznie. I tak naprawdę, żeby tutaj nie przesadzać, ja uważam, że na 1000 osób w MLM-ie jest jedna, maksymalnie dwie, które kiedykolwiek zasłużą na sukces. To nie jest tam przypadek, że się komuś uda, nie uda, tylko dwie osoby na 1000, jak im zadamy pytanie, czy dostałeś 500 odmów, to dwie osoby ci powiedzą, że tak. Poznasz je po pewnie samochodzie, po jakimś sukcesie innym i tak dalej. Cała reszta powie, że dostała 5 odmów i się zniechęcili, że im się nie chciało, że to trudne, że usłyszeli, że słaby biznes, to już nie mają do tego emocji i tak dalej, miliony różnych tych, ponieważ to jest biznes oparty, biznes bez bata. Po prostu biznes bez bata, gdzie nie ma rachunków, gdzie nie ma kosztów, gdzie nie ma ZUS-u i tak dalej. I sobie robimy te same bajobongo i tylko liderzy tak naprawdę naciskają na to wszystko i to jest problem. Natomiast z perspektywy czasu, bo był taki moment, że osiągnąłem wszystko i myślałem, że to jest super.
A z drugiej strony jednak kiedyś mi mówił mój lider Jarek Łuczek, który mnie wprowadzał do tego, że zobaczysz, że jak osiągniesz kiedyś sukces, to że to jest straszny też moment z drugiej perspektywy. I ja się śmiałem, że sukces, straszny moment, kasa się zgadza, samochody, jak to może być straszne? Ale się okazało, że brak celu, czyli że wszystkie cele są odhaczone, to jest jak wielki cios w pysk. I tak wsiadałem do tego luksusowego samochodu, przychodził przelew, niby się powinienem cieszyć. A nagle się nie cieszyłem, bo nic nie było dalej. I to było straszne, że ja wiedziałem, że mogę kolejne 15 lat siedzieć w takim MLM-ie i robić ciągle to samo. Prezentacja, spotkanie, webinar, marketing. No, dopóki firma nie zbankrutuje. Tak, to jest też to, że firmy MLM, znaczy wszystkie firmy ogólnie, prędzej czy później przychodzi na nie czas. Natomiast no to akurat żyje do dziś. Niemniej jednak no, znowu jest ten schemat, że MLM to nie jest mój biznes. To jest czyjś biznes, on ma swoją wizję na to. Ta wizja no, statystycznie prędzej czy później będzie różna od mojej. MLM-ów też nie brakuje, więc ludzie mogą sobie wybierać inne biznesy. Po drodze się pojawiły jeszcze różne piramidy, te prawdziwe piramidy, gdzie się kupuje paczki reklamowe, czyli totalnie nic. Bo u nas jak ktoś kupił kosmetyki, to miał te kosmetyki i mógł się popsikać perfumami, więc to był produkt realny i większość ludzi w dodatku miała nas gdzieś jako liderów, chcieli mieć produkty. Natomiast paczka reklamowa, to już nie wiem co to jest. Ale to też było sexy dla ludzi, że a kurczę, no ty tu gadasz, jakieś tysiące ludzi, żeby mieć sukces, a tam 10 ludzi z mega paczkami, jeździmy Mustangami, więc też ludzie po części zaczęli odchodzić i tam nie było dla mnie żadnej już wizji. I co, wizji. I chcesz powiedzieć, że sieć się rozwaliła? Rozwalić to może nie, bo to swoją drogą było ciekawe, że owszem, jak ktoś odchodził, kto działał, to on zabierał działaczy, ale okazywało się, że nie da się zabrać klientów. No bo teraz jak pani Jola kupowała perfumy, to jej nie interesuje paczka reklamowa w innej firmie i Mustang. Po prostu ona nie była na to klientem. Mało tego, było dużo ludzi, którzy przeszli do innych firm, czy do pseudofirm też, a oni dalej kupowali tutaj produkty, jeżeli nie przeszli do bezpośredniej konkurencji. Więc to też było fajne i z perspektywy czasu nawet powiem, że 4 lata temu w zasadzie, to już jest 4 lata, od kiedy nie działam w tym biznesie i dalej płacą. Więc ja doświadczyłem tego dochodu pasywnego. I oczywiście on jest jak taki szybowiec po prostu i on ciągle tak sobie leci. I dzisiaj to już nie jest taki dochód pasywny, żeby to były jakieś kokosy, nie wiadomo co, ale jakbym był skromnym pracownikiem Lidla i nie prowadził biznesów i nie miałbym wielkich wymagań, to nawet bym jakoś od pierwszego do pierwszego z takiego dochodu wyżył. Dziś po 4 latach, więc dalej jednak oddaję honor MLM-owi, że to jest biznes, który daje dochód pasywny. Trudno rozkręcić, ale jeżeli firma nie zbankrutuje, to ten dochód upada, ale no z jakąś tam wolną prędkością idzie ciągle w dół. Tak. To pewnie też zależy od drożyzny produktu, że tak powiem. Czyli im droższy produkt, tym szybszy upadek. To mniej więcej tak działa. Czyli jak są produkty luksusowe, szybciej da się tam zarabiać, jak najbardziej. Natomiast szybciej się to też rozwala. I to jest zawsze ryzyko, dla każdego coś miłego. Natomiast jeszcze jedną rzecz powiem dobrą o MLM-ie. Wszyscy ludzie, którzy byli aktywni w MLM-ie, których znam, dziś osiągają sukces w tradycyjnym biznesie. Bo oni już się uodpornili chyba na wszystko. Po prostu ich już nic nie zaskoczy w życiu. Po prostu to, co oni tam przeżyli, to jest po prostu jak w Bośni. Nikt nie powie, co tam się działo, ale ci ludzie są silni dzisiaj. Niesamowicie odporni. Także... Tak jest życie po MLM-ie. Jeden gość, którego no miałem w grupie, handluje nieruchomościami. Tak? Czemu zdecydowałeś się gdzieś tam odejść z MLM-u? Bo z tego co wiem, to zająłeś się wtedy drugą taką niepopularną dosyć działalnością, czyli bitcoiny. To jeszcze było, znowu, najpierw był powrót znowu do szkoleń. Trochę było takiego to, chillu w sensie szkoleń językowych. Czemu zostawiłeś te MLM-y? Bo już raz, że osiągnąłem wszystko, okay. Dwa, że nie byłem w stanie jakby już zaakceptować tego, że te firmy nie będą nigdy moje. W sensie zawsze to nie jest tak, że wtedy otwierasz sobie drugie konto na żonę i ciśniesz to, wiesz, drugi ten poziom tego diamenta, czy cokolwiek tam jest, to wtedy będziesz miał dwa diamenty na przykład. Można, tylko że różnica jest wtedy tylko w pieniądzach. I oczywiście ktoś, kto jeszcze sukcesu finansowego nie osiąga, to może powiedzieć, no to właśnie o to chodzi. Ale jak 6 lat robisz codziennie to samo, to naprawdę chyba już nie ma pieniędzy, którymi się da człowieka przekonać do robienia 7., 10. rok. To samo, jestem też człowiekiem, który
stawia w swoim życiu na duchowość. W sensie, ja od chyba zawsze wiedziałem, że szczęście to jest priorytet i że nie ma takich rzeczy, które na przykład, nie ma takiej kwoty na przykład, która mi zabierze czas dla rodziny, nie ma takich kwot czy rzeczy, które by się mogły wydarzyć, że przestanę myśleć o śmierci i o tym, co jest po niej. Więc ja jakby, będąc tego świadomym, mi szkoda było czasu, żeby kolejne 6 lat robić to samo, nie rozwinąć się, nie nauczyć się, nie przeżyć kolejnych rzeczy. No. Nie, nie, opowiada marketing. Ale też jest, no to dobra, teraz mówiąc biznesowym językiem, i tak MLM ma sufit. Bo nie spotkasz MLM-owca, który zarabia milion miesięcznie. Nie ma takich ludzi. Ktoś tam w Stanach powie, że tak jest, ale jak się potem to poszpera dokładnie, to się okaże, że z tego miliona to on 800 tysięcy wydaje, żeby kupić sobie poziom. No to też takie rzeczy się tam dzieją. Więc jest na pewno sufit i finansowy, i mentalny też, bo no, każdy, kto robił coś 6 lat codziennie to samo, nawet jak mu to sprawiało frajdę, to prędzej czy później jednak, no nie wiem, to jest wysysające po prostu. Ja widziałem na przykład, myślę, że też mogło być, tak sobie teraz zastanawiam się nad tym, że mój przyjaciel Adam Przemyk, w którymś momencie on też miał całkiem niezły sukces, był w mojej grupie, odebrał samochód i tak dalej, to był taki napierdzielacz na maksa. I w którymś momencie on mówi, że on już nie chce, go to już nudzi, on chce coś innego spróbować, on nie był też na takim poziomie finansowym, żeby mieć jakoś bardzo dużo do stracenia, więc wiedział, że jest dużo biznesów, w których zarobi tyle pieniędzy i założył swoje kluby przedsiębiorczości i on mi notorycznie opowiadał, że słuchaj, to co robisz ty, czy co robiłeś ty w MLM-ie, czyli spotykasz się codziennie z ludźmi i ich inspirujesz, to ja robię to samo, tylko ja, że ja się spotykam z ludźmi sukcesu, z przedsiębiorcami i to oni mnie inspirują. I że ja siedzę z ludźmi, że jak mówimy, założymy nowy biznes, to wszyscy są na tak, robimy, myślimy, kminimy, a nie tak jak w MLM-ie, że siedzisz i teraz on ci mówi, że mi się dziś nie chce, bo ja czuję taką wewnętrzną pustkę. Ja nie wiem, czy ja powinienem zadzwonić do potencjalnego klienta. I to jest naprawdę wysysająca energię. To nie wiem, no ja mam teorię, że prędzej czy później jakiś lider MLM-u się zabije po prostu. Bo to jest naprawdę wyczerpujące emocjonalnie. To po prostu jest pielęgniarka biznesu. Codziennie tylko psychoterapia z ludźmi. Jakaś grupka ludzi, jasne, ciśniemy, robimy, a cała reszta niby by chciała, ale to nie wiadomo. Oni najpierw powinni przejść 600 godzin psychoterapii, no w każdym a później robić biznesie, biznes. W każdym biznesie takim masowym zawsze dojdziemy do poziomu, no, że ten nasz klient też jest taki masowy, czyli taki przeciętny, a jeżeli ktoś jest przeciętny, no to, no, to nie może być wybitny, tak? Mhm. Są wprawdzie usługi premium. Ja gdzieś tam od lat też szukam tego, jak się bardziej jakby spremiumować. Na pewno na przykład teraz jak robię program z milionerami, to widzę, że mam kontakt ze zdecydowanie większą ilością ludzi, którzy naprawdę działają w życiu i coś robią, niż z gadaczami, bo to się naturalnie gdzieś tam wycięło, że to widać, że ja już nie jestem dla takich osób, tylko dla innych, więc to gdzieś tam się da robić. Widzę też takie efekty uboczne tego, jak się profesjonalizuje biznes. Czyli jak kiedyś robiłem na przykład kurs językowy, tam angielski w tydzień, 54 kolorki, chodź, będzie fajnie i niska cena, to przychodzili inni ludzie, niż jak ja teraz mam Instytut Lingwistyki, mamy zaprojektowane tak logo, żeby to jednak wyglądało bardzo profesjonalnie, tak dostojnie wręcz, to przyciąga innych ludzi. I oczywiście statystyka jakaś tam jest, że wiadomo, ktoś i tak przyjdzie, taki, nie taki, ale jednak da się gdzieś tam to targetować i tak jak Adam Przemyk ma klub przedsiębiorczości, to przez to jaka tam jest cena i jaka jest tam atmosfera, to ludzie, którzy tylko sympatyzują się wykruszają, bo czują, że to nie jest dla nich po prostu. Tu ludzie działają, więc ci, którzy się nie działają, czują się źle. Czują się jak ja, jak wchodzę na Instagrama i wszyscy są tacy super. Po prostu tak się czuję gorszy, więc ja wolę stamtąd jednak wyjść. Także do tego brniemy od lat i ja widzę dużą zmianę też w swoich biznesach, że naprawdę jest zdecydowanie lepiej i tutaj Adam zdecydowanie miał rację i cieszę się, że do tego też mnie przekonał. Okej, no dobra. I doszliśmy do momentu kilka lat temu te waluty, więc opowiadaj, kryptowaluty, tam, tak. Kiedy te bitcoiny, coś tam, jak to było, o co chodzi? Najpierw zacząłem inwestować sam. I w zasadzie być może byłoby najlepiej, gdybym na tym etapie pozostał, ale nie pozostał. Bo też w zasadzie i od ciebie słyszałem o Bitcoinie i od paru innych światłych gości, więc wiedziałem, że temat jest ciekawy. Później poznałem ideologię najpierw. No i znowu ta moja naiwność, że ach, pokonamy bankowość tam, cudawianki. Nie trwało to długo, bo jednak już nie byłem najmłodszy, także już szybciej takie romantyczne idee mi tu odskakiwały, że to jest nieprawdopodobne.
Natomiast rzeczywiście poznałem trochę osób, które zarobiły na tym kupę kasy. I znam osobiście ludzi, którzy naprawdę na ulicy nie pozna się i wyglądają bardzo źle. W sensie, o ile takiego przedsiębiorcę z Forbesa, to jednak oni często gdzieś tam się lansują, tam garnitury, dobrze, starają się często dobrze wyglądać, choć nie zawsze. O tyle taki bitcoinowy milioner klasyczny, to prawie zawsze, poza tymi ze Stanów, którzy Lambo oczywiście mają, to jednak bardzo często, przynajmniej ci, których ja znam, to są ludzie naprawdę nieraz wyglądający jak taki totalny obwieś. I to mi, tak sobie pomyślałem, kurczę, dobre, to jest właśnie fajne. To jest właśnie to, że pieniądze w ręce zwykłych ludzi. I to jest super, zwłaszcza jak poznałem inne kryptowaluty, które do czegoś służą. Czyli, że Ethereum pozwala tworzyć smart kontrakty i w przyszłości niepotrzebny będzie na przykład notariusz. Czy to jest w ogóle krok milowy. To jest niby takie proste, a aż dziw, że dalej notariusze istnieją dzisiaj. I jeszcze, że przez 10 lat będą istnieli, zanim to się wszystko unormuje. Że dopiero w 2019 roku mamy w Polsce elektroniczne recepty. Tak jakby to był jakiś problem technologiczny. Więc to było zaskakujące, fajne i oczywiście nakręcające. Natomiast znowu z czasem zaczęło mnie to ubierać, bo okazało się, że... Ja ci powiem, Maćku, więcej. Dzisiaj widziałem taki program, że od 2016 roku w Rwandzie jest takie lotnisko, czy taki punkt, który rozwozi paczki dronami. Wow. No, Rwanda do przodu, jak widać. No, Polska też w sumie bliki jakieś ma, także też nie jest tak źle. W każdym razie technologia idzie do przodu i kryptowaluty, czy bardziej w sumie blockchain, bardziej chyba blockchain niż kryptowaluty mają potencjał zmiany tego i to mnie zafascynowało. I ja mam chyba zawsze to. Każdy biznes, jaki śledzę w swoim życiu, który wyszedł, bo właśnie te, które nie wyszły, tego nie miały. To, że ja chciałem zawsze uczyć. W sensie, jak ja mam informację i widzę, że ona działa w moim życiu, to ja od razu biegnę do ludzi, żeby to przekazać. I to było świetne właśnie w MLM-ie, że jak się dowiedziałem, mogłem przekazywać. To było świetne w branży szkoleniowej, to było świetne na psychologii, że jak coś potrafiłem, to przekazywałem dalej. Zawsze to się zgadzało i tutaj też nie mogłem z tą wiedzą być sam. Więc od razu pierwsza wizja, na czym ja się znam, na szkoleniach, połączę jedno z drugim, będę szkolić z kryptowalut. No i to był śmiały plan. I no, powiem szczerze, że to był chyba wtedy najgorszy rok mojego życia. Finansowo było całkiem nieźle, chociaż jakby znaczy z perspektywy obiektywnej człowieka zewnętrznego, to można by powiedzieć, że na tych szkoleniach zarobiłem kupę kasy. Z perspektywy mnie, który już zarabiał wcześniej też na innych rzeczach, z których musiałem w zasadzie wszystkich zrezygnować w tym czasie, bo to było tak wyczerpujące, bo to jest branża, która codziennie jest inna. Jak na tydzień cię nie ma, no to nagle już nie wiesz nic. Więc to było codziennie całą dobę. No to koszt alternatywny dla mnie też był gigantyczny, bo nie robiłem innych rzeczy. Więc z jednej strony był wpływ, z drugiej była strata i tak dalej, więc nie wiem jak to ocenić. Natomiast koszt mentalny tego był przerażający, ponieważ ja myślałem, że w branży MLM już spotkałem takich ludzi, którym się życiowo nie chce, i którzy są roszczeniowi i tak dalej. Ale okazało się, że ta kategoria ludzi w porównaniu do przeciętnego, tak, bo ja nie chcę tutaj wszystkich rzucać do jednego wora, ale takiego standardowego kryptowaluciarza, to ci MLM-owcy to naprawdę jest po prostu jak na wykwintnym balu z elitą intelektualną. I nagle się okazało, że tam codziennie, naprawdę bez ściemy, codziennie są pogróżki, że ja cię zabiję. Bo ty powiedziałeś, że to może urosnąć. Ja nie powiedziałem nigdy, że coś urośnie, że coś będzie sukcesem. Zawsze, że może urosnąć, że moim zdaniem dana kryptowaluta pójdzie do góry. I codziennie na mailu albo telefonów... Nie używam telefonu w sumie, więc nie było problemu. Już na mailu... używasz, tak? Tak. Ja to wcześniej przestałem używać, jak miałem zadłużenie i zrozumiałem, że głównie do mnie dzwonią komornicy. I od paru lat nie używam telefonu do dzwonienia i to działa, więc w ogóle taki... Pro tip z produktywności. W każdym razie na mailu pogróżki, groźby, życzenia śmierci, żeby ci zgwałcili córkę i tak dalej. Tutaj mówimy o tym momencie, kiedy ta bańka pękła, znaczy ta z tej górki. Właśnie, żeby było śmiesznie, ja zaczynałem karierę szkoleniową w kryptowalutach po pęknięciu bańki. I czasem ludzie mi mówią, po tej dużej jak bańce wszyscy zacząłeś? Do góry, to się pojawiają guru i szkoleniowcy. A ja pierwszy film nagrałem 17 stycznia 2018 na kanał. Czyli to już było prawie że miesiąc, gdzie już szło w dół. Ja cały kanał na YouTubie rozwinąłem na samych spadkach. Więc z jednej strony fajny sukces, że to zadziałało, z drugiej no sam się naraziłem w sumie gadając o tym wtedy, kiedy leciało na dół i w zasadzie wchodząc na samym szczycie, to w zasadzie masz samą ulicę. Więc siłą rzeczy jak idziesz na ulicę, to cię mogą zastrzelić.
Doszło do tego, że gość mi mówi, że za tydzień coś się stanie za charę, że się zajmujesz kryptowalutami i dokładnie 7 dnia zniknęło mi spod domu auto. Do dziś się proces ciągnie, Hestia nie wypłaciła odszkodowania, 100 tysięcy tam ktoś, firma leasingowa chce zapłaty. I tak może to był przypadek, nigdy nic nie wiadomo, natomiast trochę dziwny ten przypadek. I czytając cały czas takich rzeczy, ja zrozumiałem jedną rzecz, że w branży wcześniej szkoleniowej, na przykład jak ja uczę, mamy kurs angielskiego, to mam dwa wyjścia, że klient przyjdzie i się przyłoży i się nauczy, albo przyjdzie, zapłaci, no i tak podejdzie do tego, że mu się nie chce i się nie nauczy. Więc najgorszy rezultat jest, że on się nie nauczy. Jeszcze mu mogę zagwarantować, że jak mu się nie podoba, to mu zwrócę kasę. Więc spoko. Natomiast w kryptowalucie, ja mówię, zrób swoją analizę tej kryptowaluty. Ona mi się podoba, moim zdaniem ona ma potencjał, ale zrób własną analizę. Nie możesz wchodzić kwotą 10 tysięcy, bo facet w internecie w pół godziny coś mówi. Nie da się tak robić. Więc najlepszy efekt jest taki, że oni zarobią, ale najgorszy jest, że oni zrobią po swojemu, bo oleją ostrzeżenia i stracą. Czyli są 10 tysięcy w plecy. Ja spotkałem takich ludzi, którzy mi powiedzieli, no ty niby mówiłeś o ostrzeżeniach, ale ja to olałem i wziąłem tam 10 czy 15 tysięcy odłożone na ślub i teraz jestem w plecy, ty głupi gnoj. No i wtedy mówię, z jednej strony ja wiem jako osoba dorosła, że to nie jest moja wina, bo ja ostrzegałem 54 razy. U mnie, że tak powiem, za przeproszeniem jest tak na kanale nasrane tych ostrzeżeń, że już się bardziej chyba nie da. Tam wszędzie było. A z drugiej strony jednak wiem, że jak mnie by tam w ogóle nie było, po prostu nie zajmowałbym się tym tematem, to być może ta osoba by w ogóle w to nie weszła. I stwierdziłem, na pewno że część być może z nich w tym razie... by nie weszła, tak. Co? Część z nich na pewno tak by nie weszła, no bo nie dowiedzieliby się w ogóle o takich możliwościach, albo dowiedzieliby się trochę później. Dokładnie. Ja stwierdziłem, że skoro ten mój autorytet zbudowany w internecie przyciąga ludzi tam i efekty tego mogą być różne, to ja nie czuję się na siłach, że tak powiem, kontynuować tego. W sensie nie udźwignąłem tej odpowiedzialności. I szacun dla tych, którzy cały czas to robią i jakby no, wiedzą, że ktoś zyska, ktoś straci, to są reguły gry, więc każdy powinien je znać. Ja tak żyć nie umiem. I to było dla mnie tak depresyjne, że naprawdę to jak nagrywałem film, to tam wiadomo... energia, power i tak dalej, ale naprawdę bywało tak, że mój wspólnik, z którym robiliśmy to razem, codziennie pił przez 2 tygodnie, codziennie się musiał znieczulać. Ja nie spędzałem czasu z rodziną, bo wiedziałem, że po prostu nakrzyczałbym na nich wszystkich. Po prostu niezależnie od tego, ile na tej branży by się dało zarobić, nie byłem w stanie tego robić. Psychologicznie po prostu by mnie to wykończyło, mimo że oczywiście było tam te 10-15% ludzi, którzy są, z którymi można konie kraść, których poznałem osobiście na żywo i z którymi pewnie nasze drogi się nieraz jeszcze będą schodzić. Natomiast ta reszta był taki wysysacz, że po prostu nie. Na szczęście okazało się, że są ludzie, którzy robią ten biznes i nie mają takich rozkmin, robią swoje szkolenia, dokładają starań, żeby było dobrze i było zapotrzebowanie, żeby ten kanał przejąć, bo też nie chciałem stracić tego. Wielu ludzi mówiło, że właśnie ten kanał to jest jeden z nielicznych tam głosów rozsądku i tak dalej, więc nie chciałem tego tak zamknąć, że dzięki, cześć. Więc okazało się, że pojawił się Instytut Kryptografii, z których założycielami się znam bardzo dobrze od lat i oni stwierdzili, dobrze, my to przejmiemy i będziemy to dalej prowadzić zgodnie z tymi założeniami. Więc fajnie też się stało, że jakaś ciągłość tego jest. Mnie tam już nie ma, natomiast gdzieś tam filozoficzne, można powiedzieć, wsparcie czy takie ideologiczne zawsze tam daje jakieś informacje zwrotne też, żeby to jednak wyglądało zawsze tak jak chciał ojciec założyciel. Niemniej jednak zauważyłem jeszcze efekt uboczny, że ja sam lepiej inwestuję w kryptowaluty, jak nie dzielę się wiedzą. Bo jak dzieliłem się wiedzą i czytałem później 150 komentarzy i każdy w każdą stronę, ten mówi, że to jest bez sensu, bo, a ten mówi, że to ma sens, bo, to ja potem już sam głupiałem po prostu. Już nie wiedziałem, komu wierzyć, zwłaszcza, że bardzo często ci ludzie z różnych obozów brzmieli mądrze. I ja sam zacząłem podejmować błędne decyzje w którymś momencie. I stwierdziłem, że słabo. I jeszcze zauważyłem może jedną rzecz o tej branży. Bardzo mnie rozczarowało i to bardzo, i to był chyba taki ostateczny już gwóźdź do trumny, rozczarowało mnie, że, i to muszę też w sumie przyznać się do błędu, miałem takie założenie, że przyjdzie czas w kryptowalutach, kiedy przede wszystkim ważne będzie, co dany produkt, projekt sobą reprezentuje, czy jaką ma użyteczność, co może zmienić w świecie po prostu, co on może zaproponować. I okazało się, że tego czasu jeszcze nie ma. Ja dalej wierzę, że on przyjdzie, ale rozczarowało mnie, że tyle czasu mija i dalej ten czas nie jest. Dalej dzisiaj jest tak, że najlepiej się da zarobić na kryptowalutach, które mają dobry marketing, dobry hype, a te projekty, które są fajne, które coś oferują realnie,
jeżeli nie będą pompować, 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 to nie osiągną sukcesu i to jest dla mnie bardzo bolesna rzecz. Zwłaszcza, że w jeden taki projekt zainwestowałem kupę pieniędzy, w Polski zresztą bardzo mnie przekonała ideologia, przekonali mnie chłopaki, przekonali mnie twórcy, projekt Experti to był mój taki flagowy produkt, bo o tym też bardzo dużo mówiłem. No i okazało się, że to nie wystarcza. Aplikacja świetnie działa, ludzie używają jej do konsultacji, bo to jest aplikacja konsultingowa i tak dalej. Fajny, jeden z 20 projektów kryptowalutowych, które w ogóle mają produkt działający, więc już jest top 20, można powiedzieć, na świecie, a jednak ludzie tego nie chcą. No. Ludzie mówią, zróbcie pompę, zróbcie, ogłoście coś, zróbcie nowe logo i tak dalej, wtedy to urośnie. I ja wiem, że wtedy to by urosło, ale twórcy też nie chcą w taki sposób tego projektu rozwijać, bo dla nich jest ważny sam produkt. No i co? No i trzeba czekać, aż pęknie ostatecznie ta bańka i w końcu tak jak z dotcomami przyjdą Amazony, Allegra, Facebooki i te firmy, które naprawdę mają klientów. Dokładnie, tak, dokładnie. Że... I co? Tak. I ten produkt sobie wisi. Sam produkt tego szkolenia, nie, sam produkt szkoleniowy, on można nawet powiedzieć, że się zdezaktualizował, bo tam były analizy kryptowalut, które w danym momencie były na czasie, więc to już jest rok po czasie, także teraz już jest coś innego i w zasadzie nie ma żadnych produktów. My tam zresztą później w ogóle przestaliśmy cokolwiek sprzedawać. Teraz już kanał należy do Instytutu Kryptografii i to, co ten instytut wypuszcza, jakieś produkty na przykład o cyberbezpieczeństwie, teraz widziałem, że mają produkt o programowaniu w ogóle blockchaina, to te rzeczy oni już tam oferują dalej. Czyli co, znowu wolność odzyskałeś? Tak, tak, było to może ciężkie doświadczenie, psychologicznie bardzo, natomiast to też była dobra motywacja, żeby się wziąć za robotę. I znowu, no wiadomo, z każdej lekcji są wnioski, można je albo wyciągnąć, albo nie. Dla mnie to był ostatecznie wniosek, z kim ja nie chcę pracować i też czego nie chcę robić. W sensie postanowiłem ostatecznie już nigdy nie robić czegoś, gdzie wiem, że są pieniądze, ale nie bardzo wiem, co jeszcze. Bo tak było ze szkoleniami kryptowalutowymi. Wiedziałem, że zrobię dobre szkolenia, że będzie z tego kasa, no i w zasadzie tyle. Bo jak są ludzie, którzy są traderami, no to wchodzą i to jest transfer pieniędzy. I dla mnie osobiście, można się z tym nie zgadzać, ale dla mnie tam nie ma jakiejś super wartości dodanej, że ktoś przeleje 1000 z konta A na konto B, bo ten zyskał, a ten stracił. Natomiast jak ja robię szkolenie na przykład językowe, to ja wiem, że tam jest wartość dodana. Ktoś przychodzi bez wiedzy i ma tę wiedzę. To jest to, co kiedyś pisałeś w mailingu, że jak kupuję bułkę za 2 zł, to znaczy, że dla piekarza więcej warte jest 2 zł niż bułka, a dla mnie więcej warta jest bułka i to jest wartość dodana dla każdej strony. I stwierdziłem wtedy właśnie, że już nigdy i pod żadnym pozorem, obojętnie jakie będą propozycje finansowe, nie zgodzę się robić biznesu, który nie generuje wartości dodanej, bo co mi z tego, że zarobię kupę kasy, jak po drodze dostanę depresję i się powieszę. No, słaby interes. Źle by się to skończyło, więc stwierdziłem, że już znam swoją grupę docelową. Przedsiębiorcy, ludzie, którzy chcą mieć sukces, którzy są naprawdę aktywni, a nie tylko o tym gadają. Oprócz tego ludzie, którzy się uczą języków obcych, bo to jest moja druga grupa docelowa, gdzie mam Instytut Lingwistyki. I wiedziałem też, że chcę to robić pro, że chcę pójść na wyższy poziom, no bo właśnie kanały o kryptowalutach to cały czas się stykają z takim wykopem, można powiedzieć, że tam Crypto Disasters nazywali mój kanał, był Crypto Masters, tego tam przekręcali, tam ludzie na wykopie chodzili, dyskutowali. Wiedziałem, że to nie, ja nie chcę z tą grupą docelową się bawić, wolę z inną i stwierdziłem, żeby była inna grupa, to ja się muszę inaczej ubrać, czymś innym jeździć, coś innego gadać. I tu mnie po części zupełnie nieświadomie zainspirował Michał Szafrański, którego nigdy na oczy nie widziałem i on mnie też nie i pewnie on mnie nawet nie słyszał, ale dał mi do myślenia jego model marketingu, jak dużo on daje. W sensie, że gość na 10 lat prowadzenia firmy wypuścił 3 produkty. A tak to cały czas naparza, daje, pisze artykuły po 353 strony, jakieś szaleństwo. Ja może na blogera się nie nadaję, ale stwierdziłem, kurczę, stary marketing, gdzie, nie wiem, dajemy komuś 3 wideo darmowe, potem sprzedajemy, 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 to już jest słabe. I stwierdziłem, że ja się będę bawić teraz inaczej, że będę dawać jak szalony. I w dodatku zrobiliśmy to z moim wspólnikiem Kacprem do tego stopnia w szalony sposób, że stwierdziliśmy, żeby to było zdrowe, to my najpierw wymyślimy kanał, najpierw wymyślimy wiedzę, a dopiero później będziemy myśleć, co my w ogóle będziemy sprzedawać. I startując z kanałem, z programem Expert Bentley, my nie mieliśmy zielonego pojęcia, o zielony to jest słowo klucz, zawsze jak z tobą rozmawiam, co my w ogóle będziemy sprzedawać. Nie wiedzieliśmy, co to będzie,
A często i tak jest w życiu tak, że w ogóle ktoś nas zainspiruje, coś gdzieś zobaczymy, coś tam skopiujemy delikatnie i tak dalej, więc wiedzieliśmy, że to i tak jest ok i to zadziała. I stwierdziliśmy, skupimy się tylko na dawaniu wartości, a potem rynek zdecyduje w ogóle, sami ludzie zaczną pytać, co jest dla nich ważne. Zaczęliśmy to kręcić, nie załapało to od razu, trzeba było parę odcinków nakręcić. Potem stwierdziliśmy, dobra, ten kanał, ludzie nie chcą tego oglądać, jak to jest gadanie tam no, to z ludźmi. Wywiady. Zrobiłem 500 wywiadów mniej więcej z tą samą grupą docelową, więc wiem mniej więcej, jak to działa. Ludzie nie chcą tego słuchać. Tak. Ale co ciekawe, my zrobiliśmy eksperyment, że właśnie zauważyłem, że ja nie potrzebuję gigantycznej grupy docelowej. Tego mnie właśnie nauczyły kryptowaluty, gdzie kanał na YouTubie 20 tysięcy subskrybentów, czyli na standardy YouTube'a to jest nic, potrafił zarobić w ciągu roku więcej pieniędzy niż większość YouTuberów, tych najbardziej znanych, którzy nie mają żadnej prywatności i jedzą żelkowego węża na swoich filmach, albo jedzą cynamon, żeby było fajnie i mają dużo subskrypcji. To mi dało do myślenia, że tu chodzi jednak faktycznie o jakość, a nie o ilość. I stwierdziłem, jak ja zacznę nagrywać program, w którym na YouTubie będę gadać godzinę o tym, czy warto mieć spółkę z o.o., to jest tak nudny i niszowy temat, że nie ma bata, że to obejrzy ktoś, kogo to nie kręci. To nie potrzebuje tego realnie w tym momencie. No, pasjonacko nikt tego nie obejrzy. A nie mam co robić, obejrzę co tam o spółkach z o.o. No, bez sensu. Więc nagle się okazało, że tak ty to robisz. Nagle się okazuje, że ludzie zaczęli to oglądać, właściwi ludzie, bo to niewłaściwych to odpychało od razu. I w dodatku, że ludzie to oglądają do końca. A przynajmniej do połowy. I to już jest mega zaangażowany widz. I teraz ja codziennie też, czy co dwa dni dostaję maila, że takiego kanału jeszcze w zasadzie nie było. Był oczywiście, bo jest też twój kanał, ale może nie znają. W każdym razie... No ja nie mam Bentleya, ale wiesz, jakbym się przesiadł do Bentleya, co ja zrobię? Rozmowy w pick-upie? A czemu nie? Ja myślę, że prędzej czy później ktoś to zrobi. My teraz na przykład w Instytucie Lingwistyki też wykorzystujemy skanat samochodowy i będziemy nagrywać, ale z kolei w samochodzie retro, żeby to bardziej pasowało na angielską taksówkę i tak dalej, więc kto wie, prędzej czy później ktoś nagra w Syrenie albo w Warszawie i to też zadziała. Zresztą no, to też nie był nowy format, bo program w Maluchu już jest i był pierwszy na polskim YouTubie. Taniej by było. Także, też nie był... tak. Także kto wie, więc oryginalnych formatów pewnie jeszcze będzie sporo, ale jest moim zdaniem już dla tych, którzy się na przykład zastanawiają, jak promować swoją firmę, moim zdaniem jest teraz ten czas, kiedy YouTube dojrzewa. W sensie ci ludzie, którzy oglądają tam, jak ktoś nogą odkręca butelkę, oni tam dalej będą, ale coraz więcej ludzi już wchodzi na YouTube'a po konkrety. Czyli jakieś rzeczy, które naprawdę zmienią im coś w życiu, rozwiążą im problem jakiś życiowy, biznesowy i tak dalej. I to jest ten czas. Więc i ja widzę i dlatego kanał się w ogóle fajnie rozwija i widzimy, że już mimo, że to nie jest temat tak jakby hype'owy jak kryptowaluty, to nasz kanał niekryptowalutowy się rozwija 5 razy szybciej teraz już. Więc to jest... super, to okazuje się, że to działa i mamy do czynienia z coraz ciekawszymi ludźmi i zaczynają się biznesy kreować z tego w ogóle, co by tu można robić. Że to też jest fajna rzecz. No jak się coś robi, tak, się rozrzuca, to samo co na początku mówiliśmy, że jak się dużo robimy, dużo rozmów, dużo znajomych, to zawsze gdzieś cholera ktoś wyjdzie z jakąś propozycją, z jakimś biznesem. Gdzieś my jako klocek będziemy pasować komuś innemu, kto już ma więcej klocków, żeby nas gdzieś tam podniósł i gdzieś tam ułożył, z czego my będziemy czerpać też korzyści, tak? I to mniej więcej tak wszystko funkcjonuje. O. I to jest właśnie to. To też mi powiedział Lech Kaniuk, jak z nim nagrywałem wywiad. Zresztą on to pisze w swojej książce Siła Pędu, że właśnie to jest właśnie ten pęd, że nawet jak nie wiem, co robić, idę i robię i zawsze daję z siebie wszystko, żeby ktoś to zauważył, bo zawsze ktoś to zobaczy i nie wiadomo, co z tego wyniknie. I sama ta aktywność powoduje, że później, i dam nawet na to dobry przykład, jak ja prowadziłem kiedyś szkolenia na uczelniach po to, żeby się tam wylansować, wypromować, był jeden gość, który był tak pozytywny, że aż wręcz taki, po prostu taki fan. Jak ja coś mówiłem, on zawsze kiwał głową, nigdy nie był sceptyczny, zawsze się cieszył, zawsze podchodził po wykładzie, zadawał dodatkowe pytania. Nie dało się go nie zapamiętać, bo z mojej perspektywy jako mówcy, no to było takie podjaranie ego, że kurczę, fajnie, jest informacja zwrotna, że to ma sens. Zawsze to lepiej niż maruder na sali. Także to było super. No i w związku z tym, jak był później projekt do zrobienia, odpalałem taką
ostatecznie zakończoną fiaskiem sieć franczyzową językową, to wiedziałem, że potrzebuję człowieka i on był pierwszym, któremu to zaproponowałem. Pracowaliśmy wtedy całą dobę i tak to nie wyszło, bo rzuciłem się na franczyzę, nie mając o tym bladego pojęcia, jak się robi franczyzę, więc trochę absurdalnie, ale i tak było warto. Później on był pierwszą czy drugą osobą, którą zapisałem do MLM-u i teraz jest twórcą klubu przedsiębiorczości, bo to był Adam Przemek. Więc to był przykład z jego perspektywy, on to też powtarza jako dobrą historię, że on był wszędobylski i dał się poznać jako fajny gość. I to w zasadzie to wystarczyło. I to tak działa. Takie proste, ja tego nie rozumiałem jako introwertyk, że to... Ja jestem w ogóle, ze mnie się w biurze u nas chłopaki śmieją, że ja uważam, że szkoda czasu na przywitanie się i na pożegnanie, bo to jest nieproduktywne. Ale to jest to, bo ja tak nie rozumiem takich rytuałów międzyludzkich, ale widzę, że trzeba jednak troszeczkę. Wiesz co, Maćku, także... powinien zrobić tak jak ja, gdzie u nas zespół, z biuro to prawie same dziewczyny, to wtedy, wiesz, tak się dobrze przytulić, no to tak człowiek nawet bardziej chce i wtedy już człowiekowi to, wiesz, wchodzi w nawyk, nie? To jest to. Nam by się też przydały, bo mamy statystyki na kanale, na przykład, że 96% osób oglądających to są faceci, a to już jest takie zaburzenie trochę. To wszędzie w tej branży, no wiesz, tak już ta branża jest skonstruowana, nie? Zobaczymy, jak w przyszłości ma. Ale też nie mieliśmy jeszcze żadnego gościa kobiecego w Bentleyu, więc też może się ktoś zgłosi po tym programie, kto wie. Okej, dobra. A nie masz takiego wrażenia, bo tak, wiesz, opowiadasz o tych różnych, wiesz, różnych, że tutaj jakaś sieć franczyzowa, językowa, tutaj MLM-y, tutaj te bitcoiny, tutaj na YouTubie teraz gdzieś tam byłeś wcześniej, jakieś inne takie nieudane projekty, o których pewnie ominąłeś i tak dalej. No, jesteś takim człowiekiem mnóstwa różnych projektów, a nie brakuje ci trochę tego, co być może wspominałeś na początku, nie wyłapałem może dobrze kontekstu, że jednak, wiesz, firma, no to, wiesz, rośnie, potem jest ta spółka z o.o., potem kupujesz 5 hektarów ziemi, stawiasz fabrykę, wiesz, produkujesz, wysyłasz, jest to takie ogromne i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, coś takiego z takim długim, dalekosiężnym planem, gdzie nie planujesz na rok, na dwa, tylko, wiesz, na 30, taki, wiesz, żeby taka wielka ta firma była. Tylko wtedy, no, trzeba byłoby w tej firmie spędzać, wiesz, 13, 15, 30 lat ciągle nad tym samym biznesem. Tak. I to jest rzecz, której ja chyba nigdy nie rozumiałem. Czyli z jednej strony oczywiście fajnie by było zarabiać jak Elon Musk, no bo tam się hajs zgadza lepiej niż ja przez najbliższe 54 wcielenia. Natomiast nie chciałbym być Elonem Muskiem i żyć. I nie wiem, kiedy to zrozumiałem w zasadzie, gdzieś tam po drodze, ale być może właśnie też znając ludzi, obracając się wśród ludzi sukcesu, zauważyłem, jak częsty jest to schemat, że ci ludzie, którzy właśnie tak w nieskończoność teraz ciśniemy, rzeczywiście oni nie mają fajnego życia z mojej perspektywy. Po prostu to jest, może ja nie chciałbym w drugą stronę, że teraz 4-godzinny tydzień co, pracy, mówisz, bo to też że, mówisz, że prowadzenie sukcesu. Dużej firmy to jest takie brzemię bardziej niż sukces? Nie wiem, czy to jest obiektywna prawda. Na pewno w moim życiu jest to prawda, czyli jakbym miał taką dużą firmę i fabryki 50 pracowników albo i 1500, to na pewno by się to skończyło źle. To jestem co do tego przekonany. Ale mam wrażenie, że są ludzie, którzy jakoś to ogarniają. No to właśnie choćby ten wspomniany Lech Kaniuk, który mówi, że on nie lubi podróżować, nie jara go to. Samochody to czasem sobie tam przejedzie sportowym i wystarczy mu to, ale w zasadzie to mało ma pasji poza biznesem. Go to tak jara, że jest przeszczęśliwy. Więc pewnie dla każdego coś miłego. Natomiast myślę, że często ten rozdźwięk wynika, wielu ludzi ma rozdźwięk, przedsiębiorców, którzy czytają amerykańskie książki i tam jest o takim sukcesie właśnie wszystko. 54 sportowe samochody, gigantyczne firmy, super biznesy, najlepiej 7 biznesów i w ogóle 3 holdingi tak naprawdę powinny być. I to jest sukces, ale jednocześnie powinienem mieć czas dla bliskich, na rodzinę i na pasję. I tu się okazuje, że to są w ogóle dwa rodzaje biznesu. Tak. Są dwa inne biznesy. To jest tak jak młoda kobieta w korporacji, która myśli, że znajdzie czas dla dziecka i będzie robić karierę, nie? Tak, chciałoby się, fajnie to brzmi, a potem się okazuje, że dogania nas rzeczywistość brutalna. Mi bardzo pomogły dzieci, bo dla mnie też jakby koncepcja, żeby nie spędzać czasu z dziećmi, bo facet jest tylko od biznesu, to też nigdy mi nie grała. To zwłaszcza, tak. że gdzieś tam
perspektywy były słabe, jak moja żona była w ciąży, według medycyny moja córka się nie powinna narodzić i to wszystko się nie zgadza w ogóle z dzisiejszą nauką, ale to jest w ogóle inna historia, więc też ja miałem wtedy dużo takich przemyśleń życiowych i bardzo, bardzo to doceniam. I jakby u mnie ten priorytet nigdy nie przeskoczy, że kiedyś sobie wymyślę, że to ja zrobię firmę, która wejdzie na giełdę, będzie super duża SA, inwestorzy, nie wiadomo co, bo ja wiem, z czym to się je i wiem, że wtedy bym musiał mówić mojej córce, a mi się to już zdarzyło w MLM-ie, która pytała, jak wychodziłem z domu, czemu znowu wyjeżdżasz? I płakała w drzwiach. I to był piąty dzień, kiedy ją widziałem tylko rano. I wtedy sobie postanowiłem, ale to też mi pomogło akurat wtedy, bo pomyślałem sobie, ja będę tak zapierniczać, że da mi to ten dochód pasywny, który mi da przynajmniej tyle czasu, nie na całe życie, bo ja w to nie wierzyłem, ale tyle czasu, żeby na spokojnie rozwinął już jakiś biznes taki, który da mi też życie, a nie tylko pieniądze. Więc myślę, że dla każdego coś miłego, natomiast dla większości ludzi jednak firma lifestyle'owa, czyli firma dla mnie, a nie ja dla firmy, to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie i koncepcja budowania w nieskończoność większych rzeczy. Ja nie wierzę, że Elon Musk jest szczęśliwszym człowiekiem ode mnie. Założę się wręcz, że nie ma takiej opcji. To znaczy większość tych różnych karier, jakie gdzieś tam sobie robimy. Kiedyś byłem w Krakowie chyba na jakiejś konferencji właśnie takiej. Okazało się, że to była taka motywująca bardziej konferencja, nie? I tam ludzie podawali różne cytaty różnych znanych ludzi, nie? I już przy drugim wykładzie, wiesz, jakieś takie podejrzanie motywacyjne mi to się wydawało, więc sobie notowałem te wszystkie cytaty i tam, wiesz, jak właśnie Steve Jobs, Gandhi, wiesz, jakieś tam no nieważne, mnóstwo tych nazwisk, nie? Ronald McDonald, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. No i przyszło moje wystąpienie, no słuchajcie, no tutaj było bardzo dużo takich fajnych cytatów, nie? Na przykład tu jakiś taki cytat był z Gandhiego. No, Gandhi był pedofilem na przykład. Nie wiem, czy chcielibyście się słuchać pedofila. No tutaj mamy tego Rajmunda Krocia. No to dorobił się facet pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że tam z żoną nie bardzo i alkoholik ciągle się leczył na alkoholizm, nie? I tak dalej, i tak dalej. Steve Jobs. No córka mu popełniła samobójstwo, chciała popełnić samobójstwo i w liście napisała, że to przez niego. I teraz jakimi wartościami chcemy się kierować? Bo może się okazać tak, że jeżeli chcemy dojść aż tak bardzo, to nie możemy sobie wybrać tych cech, które powodują, że dochodzimy wysoko, bo te same cechy powodują, że w innych dziedzinach jesteśmy trochę niżej, nie? I ja mam takie wrażenie, że ten sukces tych wszystkich firm, to tak na dobrą sprawę chłopaki na początku się starali, nie? No bo wiadomo, na początku człowiek jest głodny, zapieprza i tak dalej. Jest 5-10 pracowników, ale już ta firma jest rozpędzona i powyżej 20-50, tak na dobrą sprawę nie do końca od nich zależy, gdzie ta firma się rozpędzi, znaczy gdzie doleci, czy ona będzie długo się toczyć w górę, czy się nie będzie toczyć w górę. I tak na dobrą sprawę na początku, ile my pchamy firmy, tak później te firmy nas gdzieś tam jakoś tam ciągną. I teraz pytanie, czy my potrafimy się z tego no jakoś wyłamać może, jeżeli ten tryb bycia, tryb życia nam przeszkadza, no to wtedy mamy taką depresję, że ta firma rośnie, na nas nie ma ciągle w pracy. Tutaj Zdzisiek Dąbczyński też w książce napisał coś takiego, że dziecko narysowało mu w przedszkolu rodzinę, bo nauczycielka poprosiła, żeby narysować rodzinę, no i narysowało siebie i mamę. Nie? A się zapytała, gdzie tata? A tata w Warszawie, nie? I wiesz, i tu firma rośnie, 200 pracowników, wiesz, perspektywy ogromne, tylko cholera, coś tu jest nie tak, nie? I to jest ciekawe, że gdzieś uważajmy, co chcemy mieć, bo jeszcze się okaże, że to osiągniemy, nie? To jest to, ja to widzę u startupowców, bo teraz jest moda na startupy, że oni bardzo często jakby przez to, że chcą zrobić coś dużego, bo to tak fajnie brzmi, zrobimy nowego Ubera i tak dalej, to potrzebują mieć inwestorów, albo przynajmniej tak mi się wydaje, może tak? I nie zdają sobie sprawy, do czego to później prowadzi. Tak naprawdę, że oni są w zasadzie pracownikami etatowymi swoich firm, bo inwestor staje się wtedy szefem i chcą robić coś dużego, a potem nikt tak naprawdę, czy może nie nikt, ale mało osób pokazuje, jak to wygląda właśnie z drugiej perspektywy. Akurat Elon Musk tutaj jednak trochę mu honor trzeba zwrócić, bo widziałem fajny wywiad z nim, gdzie gość tam mówi, jak ty to robisz, jak w ogóle być Elonem Muskiem, że takie biznesy, wielkie wizje, niesamowite życie i tak dalej. Jak być Elonem Muskiem? A Elon mówi na to, że
Nie odpowiem na to pytanie, bo uważam, że niedobrze jest być Elonem Muskiem. I to było takie smutne i uczciwe jednocześnie z jego strony, bo myślę, że faktycznie tak jest, że ten gość, zresztą to widać, to w sumie widać w tych wywiadach, że on ma jakieś tam wizje wielkie, owszem, pragmatyczne, jakieś rewolucyjne, natomiast z drugiej strony to nie jest człowiek, który pewnie przy piwie będzie sobie wesoło gadać, tylko on będzie właśnie przekreślić dalszy plan, albo będzie czuć, że traci czas. Także rzeczywiście to jest bardzo trafny i jeszcze niepopularny wniosek, którego potrzebujemy chyba. Okay. Także mała firma to jest zdecydowanie to. No mała firma, średnia, tak. Średnia, duża nawet, tak, ale żebyśmy, wiesz, czasami potrafili sobie powiedzieć stop, niech się wypadki dzieją swoim biegiem, prawda, żeby nie ciągle cisnąć, bo to wtedy jest niezdrowe, ale nas słuchają ludzie młodzi, ludzie głodni, gdzie właśnie oni tak właśnie chcą cisnąć, więc nie słuchajcie tych rozmów dwóch dinozaurów, którzy już tam z 20 lat w biznesie siedzą. Wy jesteście na tym etapie głodności, więc zapieprzać po 16 godzin na dobę, żeby do czegoś dojść, żeby potem, tak jak Maciek powiedział, czy mieć jakiś taki pasywniejszy dochód, czy po prostu kasę, tak, zakopaną 12 kroków na północ od Starego Dębu i mieć taką, powiedzmy, pewną przyszłość, żeby móc z tymi dziećmi się bawić, żeby nie było to jak właśnie na biznes campie teraz wróciłem i koleżanka powiedziała coś takiego, że znowu jej koleżanka z pracy miała taką historię, że była wieczór, była burza i pioruny waliły tak głośno i dziecko się bało i krzyczało, żeby iść do niani, nie do mamy, do niani, tak, bo dziewczyna robiła karierę w korporacji i to jest właśnie, to jest teraz pytanie, nie? Co tutaj, więc oby takich sytuacji nie było, więc zapieprzać, żeby takich sytuacji nie było. Maćku! Tak. Jeszcze może tylko bym dodał, bo tu mi się skojarzyła Angelina Jolie, która... Bo kiedyś to wyciekło, bo ona jest właśnie taka matka Polka, taka właśnie tu wielka kariera, miliony, a tu tam 74 dzieci z każdego zakątku świata, szczęśliwe, zawsze uśmiechnięte. No ale kiedyś jednak wyszła ta afera, że się okazało, że każde dziecko ma osobną opiekunkę na pełny etat i w dodatku w kontrakcie mają zakaz mówienia o tym, że jest opiekunka i jeszcze są potem deale z paparazzi, że nigdy nie wolno zrobić zdjęcia dziecka z opiekunką. Także robimy po prostu sztuczną bańkę na całego, żeby zbudować jakiś wizerunek, a przyjdzie co do czego, to ludzie są pokrzywdzeni po prostu, którzy to uwierzą, nie? Że tak się da i potem będzie problem. Ale w sumie dobrze, że w ten sposób wydaje pieniądze. No, wzięła dzieci, zatrudniła im opiekunki, więc 70 kilka dzieci ma jakieś tam, wiesz, lepsze wychowanie, nie? To na pewno, natomiast można by do tego nie dorabiać ideologii, że ona to po prostu to ma dobę 48-godzinną i nie, po prostu ona to sama. Niech nie wie lewa ręka, co mówi prawa ręka, tak? Czy coś takiego, tak? Ale, tak. Dobra. Powiedzenie Maćku, nastolatków. Maćku, to co? Jakie plany na przyszłość już tak na koniec? Będziesz sobie w Bentleyu tak jeździł i potem zmienisz na nowszy model? No zobaczymy, aż ukradną, może ktoś z kryptowalut podwędzi. Ale, no, a do tego Mercedesa tak, się ukradli? Słucham? Tego Mercedesa ci ukradli z MLM-ów? Nie. Mercedes doszedł do końca i go szczęśliwie sprzedałem. Okay. Natomiast ukradli mi Audi A5 akurat. To by było ciekawe, wiesz, że człowiek pracuje na Mercedesa, a nie zapieprza, robi te drzewka i tak dalej, i mu zapieprzyli. To by było żenujące, tak? Ale cóż, swoją drogą przestroga dla ludzi, którzy mają bezkluczykowy dostęp w samochodzie, żeby sobie zawsze kupili jakieś etui blokujące kluczyki, bo na 800 metrów da się to sczytać, więc naprawdę z dość dużego zasięgu. Ale dobra, do rzeczy. Odpalamy wydawnictwo biznesowe po to, żeby dzielić się książkami naszymi, bo ja piszę książki, bo lubię i znam sporo osób, które piszą książki i lubią. Odpaliliśmy niedawno, też w zasadzie to był pomysł paradoksalnie klienta, a nie nasz, żeby odpalić agencję personal brandingową, no bo zauważyłem, że mimo, że ja przeszedłem przez zylion biznesów różnych, to wszystkie opierały się o personal brand, czyli o Macieja Wieczorka jako nazwisko. Tak. Więc stwierdziłem, kurczę, no to jest taki mój konik, to może powinienem się tym też podzielić. I
porobiłem parę wykładów na ten temat i nagle ludzie zaczęli przychodzić i powiedzieć, a zrobiłbyś tam taki brand, bo my nie mamy czasu, bo my robimy biznes. To jeszcze będziemy się promować na YouTubach, Instagramach, nie ma kiedy. Więc stwierdziłem, w sumie czemu nie? I mamy teraz taką usługę i rzeczywiście i z racji tego, że my z tymi ludźmi tworzymy też ich książki, to automatycznie stworzyliśmy wydawnictwo, a z racji, że jest wydawnictwo, to jeszcze jest inny wspólnik, który ma firmę logistyczną pod to wszystko i pod jeszcze inne rzeczy. Ale fajnie to myślę działa, że teraz jakby dojrzale to kreujemy, czyli nie, że jedna osoba rozwinie 10 firm, tylko że dopiero jakiś pomysł realizujemy, jak już tam jest ktoś, kto to już ogarnia. I my po prostu dajemy dodatkową dźwignię, że jak ten gość ma już firmę logistyczną i ona już działa i dobrze obsługuje ludzi, to teraz ja mam dźwignię w postaci swojej marki, kanału i tak dalej, programu i mogę wypromować tę firmę bardziej, więc stańmy się wspólnikami. I to jest fajna rzecz i widzę, że to działa. Także w zasadzie te kierunki teraz eksplorujemy, czyli agencja brandingowa, wydawnictwo, firma logistyczna, no i z drugiej strony moja pasja, czyli języki obce. Tam jest Instytut Lingwistyki i kursy językowe. Tego nie chcę odpuszczać, bo to zawsze jest fajne. Także te rzeczy i w zasadzie nawet nie chcę mieć więcej pomysłów na najbliższy czas, bo i tak jest to robić, a oprócz tego, że biznes powinien dawać kasę i czas, to jeszcze dla mnie zawsze było tak, czy nie zawsze, może trochę przy kryptowalutach trochę mi się to nie zgadzało, ale w każdym innym biznesie biznes musi dawać frajdę. W sensie u mnie tak zawsze było i mnie to bawi. Jak idę do pracy, to mnie to naprawdę bawi. Nie powiem, że zawsze, bo owszem, wiadomo, że jest taki dzień, żeby się wystrzelało wszystkich w okolicy, ale jednak często to są mega kręcące, fajne rzeczy. Po prostu super. Także i to mnie cieszy. Dobrze, Maćku, to w takim bądź razie dzięki wielkie za tą krótką rozmowę. I co, nie pozostaje mi nic, tylko życzyć dalszej wolności i dalszego sukcesu. Jakkolwiek byś go nie mieszał. Wolności i sukcesu, jak to tutaj mówią. Dokładnie. I w zasadzie o to chodzi w życiu, tak naprawdę. Trzymaj się, Maćku. Także dzięki też bardzo i do zobaczenia pewnie jeszcze nie raz. Tak. Dzięki, jest. Cześć.